Drodzy Państwo, na zewnątrz jest coraz zimniej, a ja mam dla Państwa gorące wieści. Ale zanim do nich przejdę, to kawałek najświeższej historii. Lipiec tego roku ukazuje się moja pierwsza książka nakładem wydawnictwa Czarna Owca, pierwsza część trylogii Profanum, Przeciwko bratu. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tą książką, to serdecznie polecam. Jest to takie swoiste połączenie kryminału, thrillera psychologicznego, trochę książki obyczajowej. Rzecz dzieje się w Częstochowie i tak naprawdę osią historii jest relacja dwóch braci. Jednym z nich jest Stanisław Walter, biskup w częstochowskiej kurii, a drugim Jerzy Walter, komendant miejski policji. Ale dlaczego o tym mówię? I teraz przechodzę do tych gorących wieści. Mówię o tym dlatego, że już teraz mogę zakomunikować dwie rzeczy związane z drugim tomem. Pierwsza rzecz to jest tytuł. Ta książka na razie tak wygląda, nie ma okładki, ale będzie miała okładkę, będzie miała świetną okładkę. Z moich kości to będzie druga część trylogii Profanum, a ukaże się w lutym 2020 roku, więc jeszcze trochę czasu minie. Ale teraz o czym będzie ta książka? Oczywiście z moich kości to jest kontynuacja Przeciwko bratu, więc poznamy dalsze losy bohaterów, nie tylko tych, o których przed chwilą mówiłem, ale także wszystkich pozostałych. Pojawią się też nowe postaci, pierwszoplanowe, które odegrają niepośrednią, dużą rolę w tej historii. Jeżeli komuś z racji tej mieszaniny stylów w pierwszym tomie brakowało takich kryminalnych rysów historii, to ta druga część jest stricte kryminalna. Będzie czasem krwawo i brutalnie, ale wciąż wszystko będzie uzasadnione. Państwo może, ci co czytają, pamiętają, że ten Stanisław, ten biskup, to był zły, a Jerzy, policjant, w miarę dobry. No więc w drugim tomie może się okazać, że nie wszystko o Jerzym wiemy, dowiemy się więcej i wcale taki dobry być nie musi. Zmieni się również pogoda. W pierwszym tomie lało, w tym, no powiem tyle, że raczej deszczu nie będzie. Dalej rzecz będzie działała się w Częstochowie, przybliżę trochę nowych miejsc, ale wciąż będę stronił od Jasnej Góry, jeszcze nie czas na to miejsce.